Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, frakcja EKR. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, dziś o godzinie 21:00 telewizja publiczna pokaże pierwszy odcinek serialu Reset. To jest serial, który ma opowiedzieć o tym, jak wyglądały relacje pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w czasach rządów pana premiera Donalda Tuska. Ta sprawa budzi ogromne emocje. I sam serial już budzi emocje, ale wcześniej też komisja, która ma zostać już niebawem powołana przez Sejm, która ma ujawnić wpływy Federacji Rosyjskiej. Pan patrzy, dlaczego w sytuacji wojny, trwającej wojny na Ukrainie, ludobójczej wojny, zdawać by się mogło, że to jest zupełnie oczywiste, że chcemy zobaczyć, jakimi pokładami różnego rodzaju mocy w Polsce dysponuje Federacja Rosyjska. Nagle to się okazuje, że to jest tak poważny problem w Polsce i tak wiele sił politycznych, osób publicznych walczy, żeby chronić układy rosyjskie w Polsce. To jest zadziwiające, bo rzeczywiście nawet w kilku krajach Europy Zachodniej tego rodzaju komisje przecież działają. No we Francji, której prezydent, no co tu się dużo oszukiwać, jest wybitnie prorosyjski. W parlamencie francuskim taka komisja jednak powstała i rzeczywiście wzywała polityków z pierwszych stron gazet, w tym także byłego premiera Francji. No i jakoś tam nikomu ta komisja na tyle nie przeszkadzała, żeby blokować jej powstanie. W Polsce rzeczywiście ten atak na pomysł tej komisji jest dla mnie nawet, które w polityce funkcjonuje już od wielu lat, zadziwiający. Najprawdopodobniej są rzeczy, które po wyświetleniu no, postawiłyby wiele osób z obecnej opozycji w bardzo niekorzystnym świetle, a być może nawet coś więcej, zaprowadziły ich po prostu przed sądy. Bo można powiedzieć tak, że komisja ma się zająć i latami rządów Donalda Tuska, i latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. W zasadzie objąć cały czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten prawie dwie kadencje. Każda frakcja polityczna może mieć swojego przedstawiciela. Każdy przedstawiciel może sam szukać dokumentów i domagać się. No jednym słowem, trudno powiedzieć, żeby to była komisja przeciwko Tuskowi, dlatego że ci, których nominuje, nie wiem, opozycja, Platforma Obywatelska, przecież mogą się skupić na latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i wyszukiwać, starać się zdobyć dokumenty, przesłuchiwać świadków i tak dalej. No, dlaczego to jest w takim razie tak formułowane, że to jest no, swego rodzaju polowanie na Donalda Tuska? No właśnie, okres badania tej komisji obejmuje zarówno rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy i PSL-u. A niepokój w tamtych szeregach jest ogromny. Co więcej, no wymyślono tutaj tę historię o tym, że to jest ingerencja w zbliżające się wybory, że to uniemożliwi niektórym politykom być może możliwość startu w wyborach. No informacja absolutnie kłamliwa. No i właśnie na bazie tej informacji w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja tuż po tym, jak ta ustawa została podpisana przez prezydenta, więc rozumiem, że większość zabierających głos poza reprezentantami Polski nie miała pojęcia, jak wygląda ta ustawa, ale nie zostawiono na niej suchej nitki, więc nerwowość w tamtych szeregach jest rzeczywiście zadziwiająca. No właśnie, to w takim razie przejdźmy na grunt Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, bo parlament w tempie ekspresowym zwołał debatę, to prawda, że uczestniczyli w niej w zasadzie tylko europosłowie z Polski. No ale taka debata była. Można było się nią posłużyć medialnie w Polsce i na świecie. No ale teraz mamy działania Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Też groźba sankcji, kar. I jak pan poseł ocenia? Skąd to się bierze? Czy to jest tylko chęć wsparcia polskiej opozycji w drodze do wyborów w czasie kampanii wyborczej? Czy też to jest też realna obawa niektórych polityków, chociażby niemieckich, że pewne dokumenty, jeżeli w Polsce ujrzą światło dzienne, to rzucą też podejrzenia i no, pokażą w złym świetle elementy
niemieckiej polityki? Myślę, że jedno i drugie, jedno zdanie jeszcze wyjaśnienia do tej debaty. Ta debata rzeczywiście została wprowadzona do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym i znamienne dla mnie była, no bo z reguły jest, jeżeli jest taka propozycja wprowadzenia jakiegoś nowego punktu, to jest głos za i głos przeciw. No głos przeciwny był ze strony szefa naszej frakcji, pana profesora Legutki i proszę sobie wyobrazić, to ma 2 minuty na przedstawienie argumentów, że dawno takiego buntu po tej lewej stronie, ale także w EPL-u nie widziałem. Pan profesor nie był w stanie po prostu mówić. Był tak nieprawdopodobny hałas na sali, swoiste wycie, co bardzo rzadko zdarza się w parlamencie. Więc moim zdaniem w tych 3 głównych grupach politycznych, które występowały z tym wnioskiem, no musiały pójść właśnie informacje ze strony europosłów opozycji z Polski, że to jest ustawa zagrażająca wręcz demokracji w Polsce i funkcjonowaniu opozycji. Zadziwiające. Zdrowy rozum, trudno sobie wyobrazić, żeby ujawnianie wpływów ludobójczego, totalitarnego państwa było zagrożeniem dla demokracji. Dokładnie tak, ale zwracam na to uwagę, bo mówiąc szczerze, jestem trochę lat już w Parlamencie Europejskim, nigdy w żadnej sprawie nie było rzeczywiście takich reakcji. One zdarzają się w polskim Sejmie. W Parlamencie Europejskim jest znacznie spokojniej. To wywołało jakieś nieprawdopodobne emocje. No przecież ci ludzie nie mieli pojęcia, co jest w tej ustawie, więc to musiało być nakręcone wcześniej na tych posiedzeniach frakcji przez naszych europosłów, głównie z Platformy. Więc ta histeria tutaj przeniosła się niestety także tam, więc wygląda na to, że ta komisja uderzy nie tylko w interesy opozycji w Polsce, w szczególności Platformy, ale także no być może w interesy niemieckie i odkryje pewne kulisy polityki niemieckiej, a przecież no ewidentnie prorosyjskiej. Służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych szacują, że kilkaset milionów dolarów Federacja Rosyjska przeznaczyła w ciągu ostatnich lat na korumpowanie europejskich polityków. Myśli pan, że tutaj może być coś na rzeczy? No myślę, że jakaś część że na przykład... wpływy rosyjskie to nie tylko, przepraszam bardzo, w Polsce, ale bardzo szeroko również w instytucjach europejskich. Nie ulega wątpliwości, pani redaktor, że w Niemczech te wpływy być może były jeszcze większe, no bo polityka niemiecka, nie oszukujmy się, miała daleko większy wpływ na politykę europejską niż polityka polska. Tak naprawdę Donald Tusk robił ten reset, jak sądzę, na wniosek Niemiec, a nie był to jego pomysł. Być może już wtedy kiełkowała jakaś myśl, że zostanie za to wynagrodzony stanowiskiem przewodniczącego Rady Europejskiej, ale nie ulega wątpliwości, że realizując politykę proniemiecką, realizował głęboko politykę prorosyjską. Panie pośle, obowiązkowa solidarność, bo zmieniamy temat, czyli tak się to ładnie nazywa, ale tak naprawdę oznacza kolejne podejście pod przymusową relokację, czyli przydziały ludzi, którzy w nielegalny sposób dostali się na teren Unii Europejskiej. Każde państwo ma przyjąć. Kto nie przyjmie, ten płaci. I nikogo w Komisji Europejskiej, jak przynajmniej na razie, nie obchodzi to, że Polska przyjęła ponad 1 milion uchodźców z Ukrainy. Ponad 1 milion, który stale jest w Polsce, bo przecież ci, którzy co jakiś czas się pojawiają w Polsce i wyjeżdżają z powrotem na Ukrainę, to jest dodatkowa liczba. Jak pan na to patrzy? No, rzeczywiście ten poprzedni system wprowadzony w 2015 roku, na który zgodę wyraził rząd Ewy Kopacz, no, upadł z hukiem. Ale ten też upadnie? Trudno mi powiedzieć. No bo tak, jakaś konsekwencja jest zadziwiająca, tak, że prawda, cały czas zostało przyjęte prawo, powraca. Teraz ta debata w tej sprawie wraca do Parlamentu Europejskiego, no ale jak znam nastawienie większości parlamentarnej, głównie tej lewicowo-liberalnej, do sprawy imigracji, to być może te propozycje zostaną jeszcze zaostrzone, nie złagodzone, bo tam otwartość na tę nielegalną także imigrację jest daleko
daleko posunięta. Rzeczywiście to jest wracanie do pomysłu, który się kompletnie skompromitował. Co więcej, no, jakby wszyscy w komisji zapomnieli o tym, że to jest propozycja mechanizmu, który tak naprawdę nakręca nielegalną imigrację, bo jeżeli rzeczywiście obozy we Włoszech czy w Grecji zostaną opróżnione poprzez ten mechanizm obowiązkowego przesyłania ludzi do innych krajów, to oczywiście to jest mechanizm napędzający tych, którzy handlują ludźmi. Te obozy zostaną natychmiast wypełnione. Przecież to nie jest tak, że ci ludzie sami dostają się do Włoch, czy do Grecji, czy do Hiszpanii. To są zorganizowane grupy przestępcze, które z tego tytułu osiągają jeszcze większe zyski, jak sądzę, niż z handlu narkotykami. I do nich wyciąga się po raz kolejny rękę, żeby te interesy robili. Jednocześnie wprowadza mechanizm, który z solidarnością nie ma nic wspólnego. Dlatego też nazwano go obowiązkową solidarnością. Będziemy zaraz jeszcze na ten temat rozmawiać. Pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości jest gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie pośle, jest grupa państw, która tego pomysłu nie poparła, ale większość ten pomysł przegłosowała. Głosowanie było wyłączone spod mechanizmu weta, bo jakby przeszło na niższy poziom. No ale mamy, pan poseł mówił, wymienił Włochy, bo rzeczywiście Włochy są jednym z tych państw, które są przede wszystkim tym zjawiskiem atakowane. Pani premier Meloni mówi o tym, że to nie tędy droga, że trzeba działać tam na miejscu, żeby ci ludzie nie przypływali. No ale właśnie mówi też o tym, że to jest gigantyczny przestępczy biznes i w gruncie rzeczy nakręcanie tego biznesu. No ale mimo wszystko jest przedziwna konsekwencja. Jakieś źródła tej konsekwencji muszą być w tej sprawie, że projekt, który upada, który ma tylu krytyków, ciągle powraca i być może w tej chwili w bardziej realnej perspektywie. Nie ulega dla mnie, to znaczy zagrożone są kraje południa, to one rzeczywiście cierpią najmocniej, bo te fale przybywają do nich. Zresztą teraz lato, akurat sprzyjająca pora. Sezon się rozpoczął już na dobre. Natomiast to nie one są głównym motywatorem tego procesu, że komisja szybko do tego wróciła. Tu dla mnie nie ulega wątpliwości, że tę motywację dali Niemcy. Otóż Niemcy rzeczywiście zmagają się ze skutkami tej fali z 2015-16 roku. Chcą się pozbyć tych, których zaprosili? Powiedzmy, że pani redaktor otwartym tekstem mówimy o tym zaproszeniu pani Angeli Merkel, ale to nie było tak, że ona to zrobiła z dobrego serca. To był przymus niemieckiego przemysłu. Niemiecka gospodarka tak najogólniej potrzebuje około 400 tysięcy pracowników corocznie, nowych pracowników. Jakby sądzono, że ci inżynierowie właśnie przypłynęli na tych łódkach i Niemcy ich zaabsorbują. No ale okazało się, to jest przecież minęło od tego już blisko 7 lat i ci ludzie absolutnie zagospodarowani nie są. Ukazały się teraz takie, nawet już nie badania, tylko informacje niemieckich urzędów, które zajmują się edukacją tych ludzi i przyciąganiem ich na rynek pracy, że około 65% z tych ludzi nie podjęło przez tyle lat żadnego zatrudnienia. Ale panie pośle, przepraszam, bo to jest rzeczywiście, my dotykamy chyba istoty problemu, ale to znaczy, że ta prawda jest bardzo brutalna. Bardzo brutalna. Niemcy chcą się pozbyć, przepraszam, tych, którzy są im niepotrzebni. Dokładnie tych, tak. Których mogli wziąć do pracy, wzięli, a ci, których uznają za obciążenie, chcą rozdać innym, tak? Tak, wygląda. Wydaje mi się, że to jest absolutnie taki mechanizm, że oni chcą się pozbyć tych ludzi, którzy obciążają systemy zabezpieczenia społecznego, a więc korzystają przede wszystkim... Na pewno stanowią jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie ulega wątpliwości, bo jeżeli ktoś nie pracuje przez tyle lat, to z samych zasiłków, jak rozumiem, żyć specjalnie nie może, więc pewnie wkracza na drogę przestępczą, więc to jest dla Niemców problem i najchętniej by się tych ludzi pozbyli. Najpierw to jest dajcie paluszek, bo to jest tam 30 tysięcy na 27 krajów, to przecież niedużo, ale rozumiem, że natychmiast uruchomi, jeżeli ten system wejdzie, to te limity będą w oczywisty sposób powiększane, więc to jest ewidentnie inspiracja niemiecka, a
robi to prezydencja szwedzka. Wprawdzie zmienił się tam rząd na prawicowy, no ale przecież Szwecja ma także gigantyczne problemy z ludźmi, których przez tyle lat rządząca Szwecją lewica nas prowadzała dziesiątki tysięcy. Więc Szwecji, mówiąc otwartym tekstem, także jest to na rękę. Panie pośle, zmieńmy temat, chociaż cały czas pozostajemy przy sprawach unijnych. Mamy wypowiedzi między innymi pani komisarz Jurowej, z których wynika, że uznanie polskiej nowelizacji, znaczy tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest w Trybunale Konstytucyjnym, czyli jeżeli Trybunał, rozumiem, uzna, że jest ona zgodna z konstytucją, spowoduje wypłatę środków z KPO, czy te słowa należy brać na poważnie, bo to jest tak, że z tych ust już różne zapowiedzi padały i raz jedne, raz drugie, to w zależności, właśnie w zasadzie to już nawet nie wiem od czego, pani, bo to się zmieniało w ciągu godzin czasami. Nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, bo mówił o tym pan komisarz Wojciechowski, że jest zapis w protokole z posiedzenia Kolegium Komisarzy z grudnia poprzedniego roku, zapis na wniosek pana komisarza Reindersa, tuż po tym, jak ten projekt ustawy został skonsultowany właśnie z nim, przez pana ministra Welsenka, że jeżeli w tym kształcie ta ustawa wejdzie do polskiego porządku prawnego, to nie ma przeszkód, aby pierwsza transza, żeby Polska złożyła wniosek i żeby pierwsza transza środków z KPO do Polski została przekazana. No, ta ustawa w takim kształcie mniej więcej została uchwalona. No i jak wiemy, jest w Trybunale Konstytucyjnym, więc jeżeli Trybunał Konstytucyjny by się przychylił, uznał ją za konstytucyjną, to moim zdaniem komisja nie ma innego wyjścia, jak te pieniądze przekazać. No ale piłeczka jest po stronie Trybunału, jak wiemy, no jest pewien problem techniczny, że tak się wyrażę, żeby się w tej sprawie zebrać. No i w związku z tym musimy się uzbroić w cierpliwość. Panie pośle, dzisiaj Tygodnik Sieci publikuje taki skrót z dużego artykułu, w zasadzie dużej pracy przygotowanej przez pana europosła Jacka Cariusza-Wolskiego. To jest pewien plan i propozycja reformy Unii Europejskiej, tak można to zrozumieć. Pan europoseł Cariusz-Wolski pisze, że obecna Unia to oligarchiczne superpaństwo w budowie i że trzeba, oprócz tego, że się blokuje, krytykuje te najgorsze rozwiązania, które tak naprawdę kończą równość państw członkowskich, to trzeba też składać własne propozycje. Jak pan patrzy na tą ocenę, diagnozę, którą stawia pan europoseł Cariusz-Wolski? Pan poseł Cariusz-Wolski jest naszym reprezentantem Komisji Konstytucyjnej. To, o czym mówi, to jest pokłosie tej konferencji dotyczącej przyszłości Europy. Ona toczyła się wtedy w czasie tej pandemii COVID-u, więc nie poświęcano jej zbyt dużo miejsca, ale nie ulega wątpliwości, że te konkluzje, dowodził ją zresztą pan Verhofstadt, znany także Polakom europoseł, więc ten dorobek jest właśnie taki, że gdyby zastosować go w całości, to mamy państwo w Unii jako państwo federacyjne, scentralizowane, rzeczywiście z poważnie ograniczonymi prawami państw członkowskich. I do niektórych konkluzji nawiązują także liderzy tych największych krajów europejskich, na przykład pan Scholz, który będąc w Parlamencie Europejskim powiedział wprost, likwidacja weta przynajmniej w dwóch obszarach, to znaczy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i polityki podatkowej, i dopiero pod tym warunkiem Niemcy wyrażą zgodę na rozszerzenie krajów członkowskich. Pośle, zabrzmiało to jak szantaż, ale widać, że to jest jakby fragment większej całości, i o tej całości Cariusz-Wolski mówi i pisze, no właśnie, ale bo jest naszym reprezentantem w tej Komisji Konstytucyjnej. Jeżeli spojrzymy na te zakresy, które nakreślił pan kanclerz, i jakby nałożymy na to jeszcze tę tendencję, która w Unii jest już bardzo widoczna, czyli do wyłączania poprzez różne kruczki prawne spraw z tej kategorii, której weto dotyczy, do tych niższych kategorii. To na przykład chociażby ta sprawa przecież obowiązkowej solidarności, używając tego żargonu, to widać, że tak naprawdę
to będą wszystkie najważniejsze sprawy. Znaczy jakieś, przepraszam bardzo, ale błahostki pozostaną ewentualnie w tej kategorii, której tak, weto dotyczy, a cała reszta to już ustalenia tej kontrolę. Konferencji to między innymi przeniesienie chyba 11 aż obszarów kompetencyjnych z państw członkowskich na poziom unijny. Choć jak widać Unia w wielu sprawach sobie nie radzi, to próbuje pozyskiwać te kompetencje. No oczywiście wymagałoby to zmiany traktatów, ale ma pani rację, że tak naprawdę ten proces centralizacyjny, on się odbywa od lat. No, doskonałym przykładem jest ostatnia akcja związana z polskimi lasami. Formalnie lasów przecież nie ma w kompetencjach Unii Europejskiej, ale są skargi do komisji. Komisja skarży to do TSUE i TSUE w sprawie lasów daje możliwość ingerencji organizacjom pozarządowym w plany urządzeniowe lasów w Polsce. Mamy wyrok. No i tak naprawdę, jeżeli by się do niego zastosować, no to by oznaczało, że władztwo nad lasami, no bo plany urządzeniowe to jest to, co będziemy sadzić, ale i to, co pozyskiwać. To jest w ogóle całe planowanie gospodarki i tworzenie gospodarki leśnej. Leśnej, tak. To oznacza, że ta kompetencja powędrowałaby już do Unii Europejskiej. A mówiąc szczerze, mamy najlepiej zorganizowaną gospodarkę leśną w całej Europie, co Unia Europejska we wszystkich raportach podkreśla i jednocześnie chce to wyjąć do swoich kompetencji, no bo chciałaby, aby lasy zaprząc do polityki klimatycznej, no a to tylko z punktu, czy z poziomu unijnego jej zdaniem może być skuteczne. I tutaj stawiamy kropkę. Pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk, frakcja EKR, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa